Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy znowu naprawdę na naszym Palionowie. No jak dzień w dzień, co prawda jest noc, ale jestem sam na serwerze, co się rzadko zdarza, bo zazwyczaj tutaj jestem z Dave'em, ale dzisiaj wyjątkowo odcinek solo, słuchajcie. Kimnę się na szybko i w tym czasie poproszę was bardzo o to, żebyście zostawili łapkę w górę. 4000 łapek w górę i wracuje kolejny odcinek, prawda, na kanał. Możecie napisać w komentarzu, co byście mogli napisać w komentarzu. W komentarzu myślę, że możecie napisać, czy... powiadomienie przyszło jakieś. Możecie napisać w komentarzu, czy dostaliście już jakąś ocenę w szkole. Ponieważ ja przyznam szczerze, jeszcze nie miałem żadnej oceny, ale już wiem, że mi się zbliża kilka. Ponieważ już się zaczęły kartkówki sprawdziane, co jest straszne, więc jest trochę lipa, ale ocen jeszcze żadnych nie mam. Więc wy się możecie pochwalić, jaka jest wasza pierwsza ocena, jeżeli ją w ogóle macie. A dodatkowo możecie wbić na Chef Shopa, prawda? Tam na Chef Shopie można sobie kupić fajne rzeczy, etui, koszuleczkę i inne takie. Dokładnie o tym wiecie. Link jest oczywiście w opisie, więc radzę sobie, prawda, sprawdzić. Będzie fajnie. Dobra, słuchajcie, w poprzednim odcinku znaleźliśmy dwa groby moich rodziców, w których okazało się, że jest gdzieś tutaj na Palionowie coś, co należy do mnie. I chciałbym to znaleźć mimo wszystko, ponieważ powiedzieli, że jest to niebezpieczne, że nie powinienem jakby, w sensie, że to nie może dostać się w niepowołane w ręce, więc wydaje mi się, że powinienem to znaleźć jak najszybciej, tak, zanim znajdzie to Dave, jak na przykład, bo on jest osobą, która jako jedyna słyszała o tym tutaj, chociaż w sensie ja wiem o tym, że słyszała, no bo był tam ze mną, ale może być tutaj jeszcze ktoś inny, kto też tym się jakby zainteresuje, więc może lepiej będzie, jak najpierw to znajdę. Ale słuchajcie, nie mam żadnych informacji, nie wiem totalnie nic. I nie wiem za bardzo, jak to mam rozegrać, no bo tu są książki, które tam wtedy znaleźliśmy. Tu z góry widać duży dół, tak to wychodziło, te dwie książki. W tej książce to nawet nie wiem, co jest, więzienia, a to jest z tego więzienia jeszcze książka mi została, widzicie. Ale nie ma żadnych nowych skrzynek, nie ma żadnych nowych książek, no chyba że ktoś mi tu władował, no ale to by było chamskie, tu prawie w ogóle nic z tym nie mam. Nie widzę żadnej książki, więc tu, a tu jest jakaś książka, dobra, czekajcie. Do twojego, dobra, zrezygnuj. A, to też już widziałem, ja nie wiem, po co ja trzymam te książki w ogóle, tu są jeszcze dwie książki. Jak być dużym, to wszystko zostaje mi po moich odcinkach. Wow, a to co to? Za wolno chodzę? Pytanie, co to jest w ogóle? Już nie pamiętam, na co to było wypełniane, nie? Nie rozumiem, dobra, w każdym razie nie ma tu żadnej skrzynki, tu raczej by to i tak się nie pojawiło. Tu była skrzynka, ale też jej nie ma. Ojej, tu są jeszcze skrzynki, no dobra, sprawdźmy je. Jak już tutaj jesteśmy, tu nie ma żadnych książek, nie ma żadnych książek, dobra. Słuchajcie, musimy sobie pójść w tamto miejsce, w którym znaleźliśmy te groby, mi się wydaje. To jest jedyny możliwy sposób na to, żeby dowiedzieć się, czy coś tam nam umknęło, czy nie. Oczywiście idę tam sam, Davika nie ma ze mną dzisiaj na odcinku. Ponieważ ja podejrzewam, że jakbyśmy przyszli, jakbyśmy znaleźli to coś, czego szukamy, to coś czuję, że Davison by tu bardzo chętnie mi to zajumał, więc wydaje mi się, że lepiej będzie, jak tego sam będę szukał, chociaż może gdzieś tam na jakimś etapie mi się jego pomoc przyda, więc może tam, może tak, ale dzisiaj muszę być pokryjomu, żeby on nie wiedział, więc totalnie mu nie mówcie o tym, że taką akcję tutaj robię. Czekajcie, gdzie to było? To było gdzieś tam, czekajcie, bo ja tutaj coś mam źle poustawiane, a nie, dobrze mam, dobra. Lecimy w tamtą stronę, to było gdzieś tu. O, ale mnie przerzuciło, co jest? Jak idealnie się trafiłem, dobra, to jest tutaj. Okej, jesteśmy, to jest nawet... Ej, to jest odmurowane. Czy David przypadkiem tego nie zamurował na poprzednim odcinku? To niedobrze, że to jest odmurowane. To mi się nie podoba. Ale dobra, zejdźmy na dół. Zobaczmy, czy coś nam tutaj umknęło. Mamy te tabliczki. Tu jakiś szkielet do mnie strzela. Chodź tu, cwaniaku. O, patrz, kurczę, jak cię tutaj zniewolę. O, dobra, super. Pokonany. Dobra, słuchajcie, czy nam tu coś umknęło? Mamy... No te dwie trumny niestety, ale ja nawet nie wiem, nie jestem w stanie ich otworzyć. Ja nawet nie wiem, czy tam są moi rodzice, w sensie to jest tak podpisane, ale czuję, że to może być fake, bo już bym się o tym dowiedział, też moja siostra by o tym wiedziała, to jakoś tak jest cisza, w sensie to jest jedyne, co tu mi pokazało, tak jakby to, jakby ktoś mnie wrabiał w sumie, więc nie wiem, w sumie może ktoś mnie wrabia. Tu na tabliczkach nic się nie zmieniło, no serio, tu nic nie ma, nie ma tu... O! Dobra, czekajcie, jest tu coś. Ej, dobra, jest skrzynka, jest tu strasznie ciemno, nawet nie mam jak tutaj zapalić światło, ale... O, widzicie, zapalone światło. Jest książka, dobra, uwaga, czytamy książkę, zobaczymy, co tym razem nas tutaj czeka. Nic mi się tutaj na głowę zaraz nie zwali, dobra. Szukaj domku w lesie. I co, i tyle? Szukaj domku w lesie po prostu? Czekajcie, odłożę tą książkę tutaj, żeby po prostu ona sobie tutaj egzystowała, bo po co mam ją brać ze sobą? Zapamiętam chyba ten tekst, krótki tekst. Szukaj domku w lesie. Trochę bez sensu, nie wiem po co, gdzie tu jest las w ogóle, żebym go szukał. W sumie to jest tak niesprecyzowana informacja, że ja za bardzo nie wiem, gdzie ja mam iść teraz, bo w sumie las to jest, kurczę, dużo las. O nie, ja nie mogę, myślę, że mi się to uda tak superancko. Ale dobra, czekajcie, robimy tak.
O kurczę, teraz mi się to udało perfekcyjnie. Teraz to mi się nawet podobało, bym powiedział. Dobra, lecimy szukać domku w lesie. Nie wiem, o jaki domek chodzi, nie wiem, gdzie tu, o jaki las, więc będziemy szukać czegokolwiek po prostu. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Gdzie my tutaj mamy w ogóle jakikolwiek las? Tam są lasy. Dobra, lecimy w tamtą stronę do lasów. Bo tu jest grzybnia, tam tu są lasy. Dobra, domek w lesie. Więc domek w lesie wydaje mi się, że będziemy w stanie znaleźć w miarę łatwo. W sensie, domki nie są jakieś mega duże, więc wydaje mi się, że... znaczy, nie są mega małe, więc wydaje mi się, że znajdziemy bezproblemowo. W sensie, że powinien nam się rzucić w oczy. Chociaż wydaje mi się, że lepiej będzie, jak chyba będę po drzewach skakał, niż chodził pod drzewami. Chociaż mi te korony też mogą zasłonić, ale... Kurde, ale ten las jest obrzydliwie duży. Ja dobra, najpierw przeszukam sobie ten brzozowy, bo coś czuję, że tu będę szukał i tak nic nie znajdę. Więc może lepiej ten brzozowy, bo tutaj łatwiej będzie to widać. Czekajcie, patrzcie, robię takiego trika. Puff. Nie ma domku? Nigdzie nie widziałem domku. Jakby wam się gdzieś rzucił, to piszcie w komentarzach od razu, bo ja żadnego domku jeszcze nie widziałem. Dobra, czekajcie, przelećmy tu jeszcze w tamtą stronę, bo tam dalej się ciągnie ten las. Nie widzę żadnego domku. Nie ma domku, czekajcie, tu nie ma. Chociaż tam jest takie dziwne miejsce, ale to nie jest domek. Dobra, czekajcie, gdzie tu... No nie widać żadnego domu chyba. Nie, no słuchajcie, nie wiem, no stoję tutaj w tym miejscu, stąd nie widać żadnego domku, mi się wydaje. No nie ma po prostu, najzwyczajniej w świecie nie ma. Polecę jeszcze tam kawałek dalej, no bo może akurat tam będzie coś i... O, idealnie wstrzeliliśmy się w jakiś domek. Dobra, słuchajcie, mamy jakąś chawirę w lesie. Faktycznie jest w lesie, to w sumie byłoby ją widać z tamtego miejsca. Ale dobra, jest jakaś chata. Nie wiem totalnie, co to jest za chawira i czego się tutaj po niej spodziewać, ale dobra, sprawdzamy, uwaga. Wchodzimy. Pali się w kominku, to jest zły znak raczej z tego powodu, że to powinno być opuszczone chyba, no chociaż nie wiem, chociaż może ktoś tu mieszka. Siano, łóżko, białe łóżko, nie wiem kto stosuje u nas białe łóżko i o, jest książka, czekajcie. Nie spodziewałem się, myślałem, że będzie pusta. O, dobra, czyli znaleźliśmy dobry domek, już widzę. Cześć synu, jeśli to czytasz, to znaczy, że chcesz odnaleźć to, co należy do naszej rodziny, od pokoleń. Przypomnę, że jest to niebezpieczne, ale wierzę, że dasz sobie radę. W tym domu jest coś, co pomoże ci odnaleźć to, czego szukasz. I też nie ma drugiej strony, tylko ta jedna. Dobra, odkładam to, od dzisiaj odkładam wszystkie książki w to miejsce, z którego zabrałem, żebym pamiętał, do czego to było, z czym to było związane, bo później w skrzynkach to mi się to gubi. Tu nic nie ma, kurczę, gdzie to... O, dobra, od razu mi się to rzuciło w oczy, jak tu popatrzyłem. Mamy przejście podziemne, okej, mamy przejście podziemne, w którym coś będzie. W tej skrzynce nic nie ma. Jak my się tam dostaniemy, czekajcie. Czy chcemy się tutaj dostać przez te skrzynki? No tak by chyba będzie najlepiej. Przecież tu się nie zmieszczę, muszę to rozwalić. Patrzcie, zrobię tak. Oj, teraz można sobie nawet po schodach wchodzić. No i perfekcyjnie, i będzie można zejść na dół. Ktoś tego nie przemyślał ewidentnie na początku, jak to robi. Dobra, schodzimy na dół. Co to jest za miejsce? Jakieś drzwi, ej, to się otwiera? Wow, dobra, super, po prostu super napis, widzicie to? S-U-P-P-E-R, super. Jest taki stojak na zbroję, co mam sobie to odwiesić tutaj, prawda? Czekajcie, odwieszę sobie, odwieszę? Czekajcie, może to trzeba tu powiesić, coś się wydarzy, nie wiem. Powieśmy to. Nic, tu coś jest. Dobra, przeczytajmy, to kolejna książka, ja nie wiem, książki za książkami, dobra. Za tą szybą znajduje się to, czego szukasz. Dbaj o to i nie pozwól, by dostało się w niepowołane ręce. Ale za tą szybą nic nie było, dobra, czekajcie, odkładam to. No to teraz ja tu dałem, jak widzieliście, więc to nie jest coś, co tutaj było dla mnie. Ale coś mi tu nie pasuje, w sensie, słuchajcie, jak tutaj zszedłem na dół, były otwarte te drzwi. Dodatkowo pali się tutaj w kominku. Tak jakby ktoś już tutaj był niedawno, ponieważ no to się jeszcze, no jeszcze się pali, tak jak był niedawno tutaj, tak jakby tutaj był niedawno i nie ma tego czegoś, co miało tutaj być. Jak widzicie, jest napis super, nie wiem, to był jakiś chyba, nie wiem, jakaś super zbroja chyba czy coś, nie wiem totalnie, nie znam się. Ale tu jest, w ogóle to jest jakiś dispenser też, znaczy dozownik, czyli dispenser chyba. Nieważne. W każdym razie, no z tego coś powinno wypaść chyba, ale no nie wiem nawet co. Nawet tu nie ma żadnego przycisku, ja nie wiem o co chodzi, ale pozwolę sobie wysnuć taką teorię, że po prostu ktoś uprzedził mnie i był tutaj szybciej i zabrał to, co tutaj było, czyli tam jakąś super zbroję. Nie wiem, jaka może być lepsza zbroja niż jakaś ulepszona diamentowa, no ale dobra, tu w ogóle jest jakiś... O, to co? A to co? Tego nie było. Dobra, nieważne. W każdym razie jest jakaś nowa zbroja ewidentnie, nie wiem, no...
Nie jestem w stanie tego zrozumieć, nie jestem w stanie stwierdzić, co tutaj mogło być. Ale ewidentnie, i to mogę stwierdzić, drzwi były otwarte, tu nic nie ma, tu nic nie ma i na górze pali się w kominku. Co oznacza, że ktoś już mnie wyprzedził. Co mi się nie podoba, ale to zmienia wszystko, ponieważ w tym momencie najlepiej będzie, jak ja to po prostu zabiorę i jednak ustawię to tak, jak było, z tego powodu, że jak ktoś by tutaj wrócił, żeby nadal myślał, że mnie tutaj nie było, wiecie, o co chodzi. Ale już doskonale wiemy, że ktoś odnalazł to szybciej niż my, co mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Mam nadzieję, że to odnajdziemy i że dostanę jakieś nowe informacje, albo dowiem się mniej więcej, kto to mógł zabrać. Co tu? To nie myślę, że to coś jest. W każdym razie, dziękuję wam bardzo w tym momencie za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, gdzie mam nadzieję, że dowiemy się, co się stało z tym, co tam było, ponieważ ewidentnie tego tam nie ma. Jestem zły, ponieważ mi się to należało, bo to było z mojej rodziny i ktoś to ukradł i... Boję się, że to był Dave, ale... Oby nie. W każdym razie, trzymajcie się, widzimy się jutro. Na razie, pa pa.